trzydniowe święto dla fanów siatkówki plażowej czy teatr w plenerze. Sprawdźcie, co nas czeka w ten weekend w Mysłowicach. Agnieszka Maliszczak-Hanzel, zapraszam na Nie Przegap w ITVM. W najbliższy weekend w Mysłowicach będzie królowała siatkówka plażowa. Już w najbliższy piątek w Parku Słupna startuje turniej Plaża Open 2019 w ramach Mistrzostw Polski. Oprócz obserwowania zmagań ścisłej czołówki krajowych rozgrywek, na kibiców czekać będzie mnóstwo atrakcji. Odbędzie się turniej amatorów oraz Młoda Plaża Open. Nie zabraknie AquaWave, czyli boiska wypełnionego wodą, w którym odbędzie się turniej siatkówki i piłki nożnej na wodzie. W strefie wellness znajdziecie spa z sauną, jacuzzi oraz kriokomorą. Oprócz tego warsztaty siatkarskie, zumba i kręgle z Jurajską. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Akcja Niech Żyje Rynek nabiera rozpędu. Przed nami niedziela z teatrem, dedykowana przede wszystkim najmłodszym Mysłowiczanom. O godzinie 15 na płycie rynku wystąpi katowicki teatr Gry i Ludzie ze swoim interaktywnym spektaklem dla młodszych dzieci Koty 3. Jego bohaterami są rozśpiewani i roztańczeni Chrupek, Pazurek i Kitka, którzy wprowadzają maluchy w świat kocich figli, zabaw i trudnych do rozwiązania kocich problemów. Po spektaklu około godziny 16 zaplanowane są animacje dla najmłodszych. Wstęp bezpłatny. Jedną z wakacyjnych atrakcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach jest spływ kajakowy rzeką Lizwartą. Właśnie ruszyły zapisy na wycieczkę zaplanowaną na środę 24 lipca. Spływ odbędzie się na 15-kilometrowym odcinku pomiędzy Zawadami a Wąsoczem i potrwa 4 do 5 godzin. Zbiórka odbędzie się 24 lipca o godzinie 7.45 pod halą Mosir, skąd o godzinie 8 planowany jest wyjazd autokarem. Koszt wycieczki to 5 zł dla dzieci i 30 dla dorosłych. Zapisy oraz więcej informacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. To było Nie Przegap. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.